Witam Państwa. Pokażę dzisiaj, jak nawet chiński Overlock, to jest model GN, już spotykany na rynku od wielu, wielu lat, a już praktycznie historia ich się kończy. Natomiast zauważyłem, że ostatnio klienci odnajdują takie gdzieś schowane w domach i próbują nawlec i mają z tym problem. Od czego zaczynamy? Zawsze nawlekamy taki Overlock, zaczynając od nawlekania chwytaczy. Czy ja zaczynam zawsze od tylniego, od dolnego. Czyli od spodu, czyli jedziemy niteczką góra, to nasz ten, schodzimy do tyłu. Ja przekładam tutaj przez to ramię, które jest do podnoszenia. Teraz z tyłu wychodzimy tym oczkiem tutaj. Przechodzimy do tego elementu, z tego oczka między talerzyki. Tu trzeba pamiętać, że te overlocki tu lubią, w tym miejscu lubią bardzo luźne naprężenie, praktycznie tylko lekko, delikatnie nitka ma być naprężana. Przechodzimy wewnątrz, tutaj jest taka tulejeczka, w środek, przekładamy, wychodzimy tędy i teraz bardzo ważne miejsce. Często klienci o tym zapominają. Na dół. I tutaj jest taki haczyk, przez niego trzeba przełożyć, o teraz dotykam. I od tyłu do tyłu, tu, kręcąc sobie kołem, musimy tak ustawić, żeby wysunąć chwytacz. Wchodzimy od tyłu, tu jest taki otworek, przodem i tędy przez oczko chwytacza na zewnątrz. Tu zostawiamy parę centymetrów tej nitki w zapasie. Teraz górny chwytacz, czyli oczywiście zaczynamy szpulka. Na dół, ja przekładam przez to miejsce. Tutaj schodzimy na dół. Tu mamy następny naprężacz wokoło. Zawsze trzeba pamiętać, że te naprężacze trzeba wyczyścić, żeby tu nie było żadnych papruchów, kawałków nitki, bo też może powodować problemy. Przechodzimy tutaj i teraz tak, pokażę, wyciągnę to, bo to jest taki manewr, który trzeba zrobić w ten sposób. Muszę to wyciągnąć, żeby pokazać. Czyli nawlekam, jak gdyby tylko przechodząc od tyłu pod tymi drucikami, tak? I teraz chwytam pomiędzy te druciki, wyciągam sobie taką pętelkę i to zakładam na ten szarpacz. Teraz sobie delikatnie tutaj cofnę i znowuż od tyłu. Tędy wychodzimy, tu wychodzimy, zostawiamy parę centymetrów nitki dłuższej. I dopiero jak mamy założone chwytacze, zakładamy nitkę w igle. I tutaj też jakiś schemat prosty. Ty od tyłu, pod talerzykiem, tutaj. W tym miejscu wchodzimy, tu pod tym talerzykiem wchodzimy w to miejsce. I od igły do przodu, do tyłu. I tak nawleczona maszyna będzie nam szyła. Oczywiście, jeżeli jest sprawna, bo nie jest to szczyt techniki. Coś tam zrobić można. Do stabilnych materiałów one jeszcze dawały radę przy dzianinach różnie. No to mamy. Dzianinkę i proszę. Nie jest to jakiś najwspanialszy ściek, ale szyję. Z tym dociąganiem to bywało u nich różnie. Ustawiamy je tylko na ściek trzynitkowy, bo nigdy nie szyły czwórką, chociaż były czwórkami, ale jakość ich wykonania nie pozwalała nigdy szyć na czterech nitkach, natomiast na trzech świetnie sobie materiałami dawały radę. I do prostego szycia jakichś elementów jeszcze można taką maszynę wykorzystać.